Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie The Joy of Creation. Miałem nadzieję, że zamkniemy się w demie gry w jednym odcinku, jako że to jest demo, ale... miałem małe problemy i okazało się, że chyba nie tylko miałem problemy z tą grą, miało pół internetu problemy z tą grą i będzie mechanika tej latarki całej zmieniana. No ale cóż. Przynajmniej było zabawnie. Dzisiaj się po prostu bawimy i spróbujmy to przejść. Bo zakładam, że jako, że to jest demo, to jest jedyny poziom, prawda? Jakby robiłoby sens, że to jest jedyny poziom. I przeglądając footage, zdałem sobie sprawę, że Fusebox nie jest taki useless. Że jakby, okej, to pokazuje latarkę. Te się podświetlają, to chyba tego przedtem nie było, że one się podświetlały. Albo mi się wydaje. Albo jestem delulu. Może nie zauważyłem, że się podświetlają razem z tym, z fuse'em w ręku. Ale te też można kliknąć. Czyli jeżeli jakaś kamera wyleci z obiegu, no to możemy ją naprawić fuse'ami kolejnymi. Dobra. To szukamy Freda i ciśniemy. Ostatnio najwięcej dotarłem do połowy, czyli do szóstej. Ale clock musi zrobić... całą rotację, czyli od 12 do 12, pół dnia. Bonnie, wiemy jak działa, wystarczy go wyminąć i nie dać mu zniszczyć kamery. Nie wiem, czy muszę koniecznie się po niego udawać, żeby w niego zaświecić, żeby go odgonić, ale chyba mi to trochę by pomagało. I teraz rozumiem też, czemu właśnie ta jedna kamera mi uciekła bez powodu. Sądziłem, że tylko Bonnie może mi kamerę zniszczyć, a się okazuje, że może też... tu jest też power management tych kamer, trzech poszczególnych. Okej. Okay. To robi sens. Coś tam się poruszało, to może sprawdzę. To by robiło sens, że chyba gdzieś w korytarzu coś jest? Bo tak to brzmiało? Jednak nie. Na zewnątrz może? Jest Fred. Na lewo. Na lewo tutaj w oknie. Okej. Okay. A kuku. Dobra, mamy go. Mamy skurwysyna. Sorki, jak będę trochę... niepewnie cicho, ale jeszcze jakby nie znam limitów nowego miejsca i nie chcę przegiąć. Więc będziemy na spokojnie lecieć. Mimo tego, że gra absolutnie nie jest spokojna. Make to-do list. Dobra. Trzeba przeszukiwać te kamery dość często, żeby wyganiać potencjalnego lisa, który tu może przybiec. To jest Freddy, okej. Okay. Czyli Freddy jest po prawej tutaj. Dobra, mamy go. Czyli mamy już trzecią. Not bad. Może ja spróbuję fuse znaleźć, bo by się przydał. Tak, szczerze mówiąc. Jest, mamy. Dobra. I teraz, co trzeba naprawić? W której kolejności? Bo im dalej, tym będzie ciężej prawdopodobnie. I te kamery zmieniają wszystko obecnie. Latarka jeszcze nie potrzebuje, nic jeszcze nie potrzebuje. Zostawię na energię. To jest dobre, żeby taki check-up robić co jakiś czas. Freddy. Jest Freddy, mam go. Okej, okay, czwarta. I powinni się zaraz zacząć pokazywać Bonnie i Foxy. To jest Bonnie. Spróbuję go nie tykać w ogóle. Wolałbym go odgonić, ale spróbuję go nie tykać. Bo nie wiem, czy nie trzeba go po prostu pominąć. Tu dalej jest. Freda nie ma.
A teraz tu jest Freddy, okej. Czyli Freddy po prostu tego Bonniego zastąpił tutaj. Okej, jest piąta. To się teraz będzie chyba robić coraz ciężej z kolei, nie? Wymieńmy to. Na latarce jeszcze mi wystarczy tego. I zaczynanie powoli te fuse'y wymieniać w kamerach. Zaczyna się robić nieciekawie. Okej, tutaj nie. Też nie. Rurka, rurka. Nie było Foxy'ego jeszcze. I on tu może chyba przybiec, jak będzie długo nie... długo ignorowany. A ja go jeszcze nie widziałem całą grę. Dzisiaj. Widziałem chyba Freddy'ego. Jest Freddy, dobra. Wygonimy go od razu. Na lewo. Okej. I chyba czas wymienić fuse w latarce. Okej, teraz to robi więcej sensu. Spróbuję znaleźć od razu kolejny. Zawsze jakiś mieć. Dobra. Na kamerach jeszcze wystarcza, ale... muszę być z tym ostrożny. Oj. 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 Oj, to jest lis. Myślałem, że to Bonnie. Ale to by było dziwne, że jakby Bonnie mi stanął przed twarzą. Dobra. To by było bardzo nasty. Okej, mamy... siódmą. Okej. To jest problem. To jest mały problem. No signal? Prawie jak dead signal, he? Okej, zmieńmy to w kamerze drugiej. For safety reasons. I zaraz od razu znajdźmy kolejny fuse, żeby naprawić całość. Bo mocy chyba nie mamy za dużo. No to jest ta jedna z tych gier, przy których będę musiał podjaśniać mój monitor, który zazwyczaj jest trochę przyciemniony. Okej. Okay. Latarka jest na full, moc jest na full, kamery są w połowie, dobra. To teraz tylko znaleźć fuse. Bo nie czekam chyba z długo z tym wszystkim. I... kogoś tam słyszę. Okej, mamy fuse. I... lecę. Na kamerę. Ostrożnie. Nie widzę Freddy'ego. Jest Bonnie. O, tu jest Freddy. Okej, okej, okej. Mamy go, mamy go. Ósma? Ósma AM? Ósma. Coś widziałem. Oj, czeka. Sprawdzę kamery, bo jednak chyba zdawało mi się, że mrugała. To może mieć mało mocy teraz. Sprawdzę tą moc wszędzie, bo... no.
I tak na razie nic nie ma. Mocy mam w latarce sporo. To chyba dam radę. Następna kamera pierwsza będzie do wymiany. Oj. Oj, on potrzebuje teraz więcej razy. 4 chyba. Freddy. Po lewej, po lewej. Co, że cika? What? Wait. Co mam z tą cziką zrobić? Oh fuck. What? Zaraz. Co mam z tą cziką zrobić? Ta muzyka narasta, ja zaraz zginę. Nie wiem czemu. Muszę znaleźć jej cupcake'i. Zakładam, że 3. Zakładam, że 3. Biegnę. Biegnę. Dam radę. Dam radę. Okej. Okay. To teraz sprawdźmy, czy lis jest na miejscu. Nie sprawdzę wszędzie. Fuck. Tu jest Freddy. Korytarz po prawej. Mogam lis. O nie. Okej. Okay. Korytarz po prawej jest Freddy, to muszę pamiętać. Dobra, kamera pierwsza. Latarka też jest, też wysiadła. Wiedziałem, no nie. O, już mi tak dobrze szło, no nie, no come on. Nie potrzebowałem latarki do Foxy'ego, prawda? Nie potrzebowałem latarki do Foxy'ego, okej. Okej. Okej, trochę mnie czika rozproszyła. Gdybym wiedział, jak ona działa od początku, to by było lepiej i łatwiej dla mnie, ale nie wiedziałem. Ale ogarnąłem. Więc o tą wiedzę jestem bogatszy i teraz będzie git. Prawda? Rozejrzyjmy się za fiuzem jakimś. Jest chwila czasu, dobra. O, jeszcze cika. Czy jest tu gdzieś Freddy? Może nieważne, może się zajmę tymi cupcake'ami najpierw. Byłoby piękne, jakby były wszystkie trzy w jednej szufladzie, ale to by było piękne. Zbyt piękne wręcz. Wiem, że jeden fuse będzie w tamtej szafce, ale nie wiem, czy on nie znika potem. To też jest jeszcze jeden, what? Więcej ich trzeba. O, what? 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 Myślę, że teraz są 4. Idę zobaczyć, czy wszystko żyje. Nie. Clearly nie. Okej. Intensivo, dobrze, że zostawiłem to na inny odcinek. Myślałem, że pójdzie mi za pierwszym razem zbyt łatwo, a to jednak jest... Troszkę... Troszkę trzeba się natrudzić.
Jeszcze muszę go złapać dwa razy poza tym, co teraz go złapię. Spróbuję lisa znaleźć szybko. O, jest. Oj, Foxy, Foxy. Oj, mordo. Oj. Tu jest Freddy. Tu jest Freddy. Bo ostatni raz teraz zostanie. Był z drugiej strony! Był z drugiej strony, o nie! Byłem idiotą. No cóż, nie pierwszy, nie ostatni raz. Ta kamera pada, prawda? Ta kamera pada. Flashlight też padł. Okej, okay, to zaczyna być problematyczne. Jak ja mogłem to schrzanić? Clearly mogłem. Dało się. Okej. Okay. Pozwól, że najpierw naprawię to tutaj, bo przy okazji znajdę kolejny fuse na to, żeby naprawić moc. Będąc w poszukiwaniu cupcake'ów. Okej, okay. 4. Nie wiem, czy teraz będzie 5. I tak muszę przejść wszystko i tak. Teraz lis. Teraz lis. Priorytet. Okej, okay, ostatni został. Ostatni został, mam fuse, mam fuse. Nie bój się. Worry not, dam radę. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Czemu nie mo... Mamma mia! Dostanę popierdolenia z pokurwieniem. Przy ostatnim musiałem przegrać, naprawdę. Kurwa mać. Ale się zesrałem, Jesus. Już siedzę teraz, przechodzę grę w pełnej ciszy i nie spodziewałem się go absolutnie, się tak obsrałem. Mam wrażenie, że jumpscary trochę na mnie mniej działają, jak siedzę i gadam. A jak siedzę w absolutnej ciszy, to tak potrafię podskoczyć. I czemu ja to sobie zrobiłem znowu? Okej. Jesteśmy na tym etapie. Znowu. Rzeczyka przyszła. Czyli godzina chyba 8:09, jakoś coś takiego. Ja bym chciał bardzo mocno wiedzieć wcześniej, że jeżeli moc zejdzie do zera, to już jest definitywny koniec, nie można wymienić tego. Co nie robi dla mnie sensu, bo i tak jak wyciągasz fuse, to moc
schodzi do zera. Myślałem, że trochę po to jest ten countdown takiego, tego... music boxa creepy. No ale clearly byłem w błędzie. Niechaj będzie, byłem w błędzie. Prawda szybko, czy Lisa nie ma, to wystarczy po prostu przeklikać wszystkie trzy kamery. Jest. Zobaczę, czy tu gdzieś Freddy'ego od razu nie ma, żebym wiedział, jaka jest jego pozycja. Okej, okay, czyli w oknie po lewej, jak spojrzę. W oknie po lewej. To robi sens. Moc w kamerach jest chyba wystarczająca for now. Okno, lewo, lewo, lewo. Zdążył uciec? Zdążył uciec, what? Jest. Dobra, szukam od razu bezpieczników. Tu jest Bonnie. Jest też Lis. Chyba Foxy wymiataj stąd. Tu jest Freddy. I zaraz będzie też czeka. Mam nadzieję, że... ładunków starczy. Nie wiem, czy latarka się teraz zużywa. Nie jestem pewien. Chyba się trochę zużywa, nie? Zdążyłem, dobra. Zdążyłem. To mnie pokonało ostatnio. Nie pokona mnie teraz. Sprawdzę, czy Lis istnieje. Jest. Wolę pominąć Freddy'ego, niż to skrzanić teraz. Ostatnia prosta. Potrzebuję ładunek do flashlighta i złapać Freddy'ego. I to jest tyle. Tak? Bo była 11 chyba coś, prawda? To jest tyle. Jest... dokładnie. Ostatni strzał we Freda. Chciałem sprawdzić lokalizację. Tu po prawej, tu po prawej, tu po prawej. To jest koniec, tu po prawej. Is it? Is it? Czemu ja tu idę na wprost? What?
Tu nie było korytarza na wprost. Hello? Creator, you are getting closer. How is any of this possible? The threshold, the path, I can see the end. What are you? What does that even mean? You. Holy heck, what? Podoba mi się ten koncept. Podoba mi się, bo jakby to poszło w absolutną taki typowy horror game. Taki high quality horror game. Ale bazowany na Five Nights at Freddy's faktycznie. Że to nie jest jakby gra w świecie. Chociaż nie wiem, czy to jest gra w świecie FNAF. Nie wiem, nie jestem pewny, jak to nawet ująć. To jest jakby ktoś miał zrobić właśnie taki typowy horror game z postaciami z FNAF-a. To jest ciekawe. Inaczej. To jest po prostu FNAF, gdyby w końcu nie było, nie trzymano się cały czas tej samej fabuły. Yeah, podoba mi się. Podoba mi się, to jest... Fabuła w pierwszym The Joy of Creation była mech. To brzmi ciekawie. To brzmi genuinely ciekawie. Mówię, tak dalej będzie banger. Dobra, to tyle. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się. See you next time. Zobaczymy, co następne ugotują. Nie mogę się doczekać Five Laps at Freddy's. To będzie coś. Co?